wierni Konstytucji i Prawu Rzeczpospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców. Jarosław Chodała. Ślubuję, tak mi dał Bóg. To historyczny moment dla bałtowskiego samorządu. Demokracja obroniła się. Po przedterminowych wyborach Bałtów ma nową radę. Radnych obdarzono dużym kredytem zaufania. Radny ma być jak najbliżej problemów i ludzi, z którego środowiska się wywodzi. No, a tutaj ci radni i to społeczeństwo zdaje w każdym momencie doskonały egzamin z tego, co nazywamy demokracją, czyli władza ludu do posunięta do kwadratu czy do sześcianu. Także ja jestem pełen podziwu. Przeprowadzone 23 lutego przedterminowe wybory odwróciły układ sił w Radzie. Na 15 mandatów aż 13 zdobył Komitet Wyborczy Przyjazna Gmina Wspólne Dobro, popierający urzędującego wójta Huberta Żądło. Ja się bardzo cieszę z tego nowego rozdania, bo daje to możliwość na nową pracę, na nową taką merytoryczną pracę tego samorządu, na zaprzestanie kłótni i waśni, na zaprzestanie tracenia czasu na te niepotrzebne waśnie i spory. Bo w samorządzie liczy się praca dla dobra mieszkańców ponad podziałami politycznymi. Żaden spór nie służy rozwojowi. Deklaruję współpracę dla dwóch radnych, którzy byli związani z dawnym klubem Przełom Bałtowski i jestem otwarty na ich merytoryczną pracę, na ich propozycje i zapraszam ich do współpracy. Myślę, że te półtora roku kłótni, które doprowadziło do referendum, nikomu nie służyło. Ktokolwiek nie wygrał tej batalii, jest to zwycięstwo prusowe, bo społeczeństwo jest podzielone i ja wierzę, że te podziały z biegiem czasu zasypiemy i będziemy budować naszą gminę. Bardzo dobrze, że takie deklaracje padają, bo o to nam chodzi, żeby w ramach tego konsensusu w każdej miejscowości tym ludziom coś zrobić. A w gminie Bałtów do zrobienia jest wiele. Już w kampanii wyborczej zwracano uwagę na konieczność poprawy infrastruktury drogowej, jakości dróg dojazdowych do pól, a także na rozwój w kierunku szeroko rozumianej polityki społecznej. Sytuacja finansowa gminy jest trudna i tu wójt liczy na wsparcie Rady Gminy. Zejście z dużego zadłużenia. Będzie ono czynione systematycznie przy wykonywaniu wielu inwestycji. Przed nami inwestycja kanalizacja miejscowości Okół, wodociągowanie Maksymilianowa, modernizacja oświetlenia ulicznego, jak i wiele innych działań, o których wspomniałem, poprawa funkcjonowania służby zdrowia czy poprawa funkcjonowania oświaty na terenie gminy Bałtów. Na terenie województwa świętokrzyskiego Bałtów dziś jest postrzegany jako gmina sięgająca po środki zewnętrzne i inwestująca. Z pewnością ustabilizowanie sytuacji w Radzie Gminy może przyczynić się do realizacji postawionych zadań. Bałtów silnie zaznaczył się również na turystycznej mapie Polski. Odwiedza go coraz więcej gości, którzy wyjeżdżając powinni być przekonani, że jest to przyjazna gmina.